Witam w mojej hydroponicznej dżungli. Jako że klimat chrystmasowy zbliża się do nas ogromnymi krokami, dziś gość specjalny. Wilczomlecz nadobny. Poinsencja, inaczej mówiąc gwiazda betlejemska. Przeniesiemy ją sobie wspólnie do hydroponiki i przy okazji opowiem wam co nieco na jej temat. Roślina pochodzi z Meksyku, lubi ciepło, dlatego po zakupie, przed wyjściem ze sklepu, warto ją odpowiednio zabezpieczyć przed chłodem, na przykład pakując ją w torbę foliową i papierową. Niestety gwiazda betlejemska jest rośliną trującą. Przy uszkodzeniu łodygi, liści, a nawet korzeni wycieka biały sok, który jest silnie drażniący. Moja została wyhodowana w Niemczech, więc ma za sobą minimum dwa transporty. Dlatego warto kupować poinsencję bezpośrednio od polskich producentów, a najlepiej z miejsc, gdzie jest ona hodowana. Jeśli gwiazda betlejemska zmarznie, bardzo szybko zgubi wszystkie liście. Ponadto roślina powinna być jędrna, mieć soczyste kolory. Nie powinna być oklapła, sflaczała czy mieć żółte liście. Co ciekawe, gwiazda betlejemska kojarzona jako niewielka roślina w warunkach naturalnych dorasta do nawet 5 metrów i kwitnie większą część roku. Wybierając gwiazdę betlejemską, warto zwrócić uwagę na pąki kwiatowe i wybrać taką, która je posiada. W XIX wieku Joel Roberts Poinsettia, amerykański ambasador w Meksyku, sprowadził ją do USA, skąd później trafiła do Europy. Kwitnące gwiazdy betlejemskie lubią jasne stanowiska, ale nie na bezpośrednim słońcu. Musicie mi wybaczyć, ale przez to, że poinsencja jest tak delikatna, doniczkę uzupełniłam karamzytem poza kamerą. Poziom wody daje dość niski, w razie czego zwiększę go. Finalnie w osłonce prezentuje się tak. Mnie się podoba. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, pa!